Tak zwana droga olbrzymów w Irlandii Północnej zbudowana jest z blisko 40 tysięcy ciasno ułożonych kolumn bazaltowych, które przypominają grania słupy. Najwyższe z nich mają około 12 metrów wysokości. Irlandzka legenda głosi, że drogę tę wybudował olbrzym. Wiesz już doskonale jak rozpoznać graniastosłup. W czasie tej lekcji pokażę Ci wszystkie odcinki, które możemy wyróżnić w graniastosłupach. Spójrzmy na taki przykład graniostosłupa prostego czworokątnego. W takiej bryle możemy wyróżnić krawędzie podstawy krawędzie boczne Przekątne bryły, czyli odcinki łączące dwa wierzchołki grania graniastosłupa, leżące na różnych podstawach i na różnych ścianach bocznych. Przekątne bryły nazywamy też czasem przekątnymi graniastosłupa. Najczęściej jednak mówimy o nich krótko przekątna. Mamy jeszcze przekątne ścian bocznych oraz przekątne podstawy. Jak widzisz, nie ma tak wielu odcinków do zapamiętania w graniastosłupach. Spróbujmy odpowiedzieć teraz na kilka pytań. Pierwsze pytanie. Ile przekątnych ma każdy graniastosłup czworokątny? Najłatwiej będzie nam to sprawdzić na przykładach. Spójrzmy zatem na taki graniastosłup czworokątny. Jak pamiętamy, przekątna będzie to taki odcinek, który łączy wierzchołek z dolnej podstawy z wierzchołkiem z górnej podstawy. Ale musimy pamiętać o tym, że wierzchołki te nie mogą leżeć na jednej ścianie. Przejdźmy do liczenia. Pierwsza przekątna, która łączy ten wierzchołek podstawy dolnej z tym wierzchołkiem podstawy górnej. Druga przekątna może to być na przykład ten odcinek. Trzecia przekątna łączy ten wierzchołek z tym wierzchołkiem, i czwarta przekątna łączy ten wierzchołek. Z tym wierzchołkiem. Czy w tym graniastosłupie możemy znaleźć jeszcze jakieś przekątne? Masz rację, narysowaliśmy już wszystkie przekątne. Mamy zieloną, niebieską, fioletową i czerwoną, czyli łącznie cztery przekątne. No dobrze, ale żeby upewnić się, że każdy graniastosłup czworokątny ma cztery przekątne. Spójrzmy na jeszcze jeden przykład. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie odnaleźć wszystkie przekątne oraz policzyć, ile ich jest. Możemy wyróżnić tutaj takie cztery przekątne. Zauważ, że z każdego wierzchołka górnej podstawy możemy narysować po jednej przekątnej graniostosłupa. Ta obserwacja pozwala nam stwierdzić, że. Każdy graniastosłup czworokątny ma zawsze dokładnie cztery przekątne. Przejdźmy do drugiego pytania. Brzmi ono tak: Ile przekątnych ma każdy graniastosłup trójkątny? Skupmy się na tym wierzchołku i spróbujmy wyprowadzić z niego jakiś odcinek, który jednocześnie będzie przekątną. Jak widzimy, połączenie tego wierzchołka z tym wierzchołkiem nie da nam przekątnej. Taki odcinek będzie krawędzią boczną graniastosłupa. Połączenie tego wierzchołka z tym wierzchołkiem górnej podstawy także nie da nam przekątnej bryły, tylko przekątną ściany bocznej. Identycznie, gdy spróbujemy połączyć ten wierzchołek z tym wierzchołkiem, tutaj także otrzymamy przekątną ściany bocznej. Również nie bylibyśmy w stanie wyznaczyć przekątnej zaczynając w tym wierzchołku w tym, w tym, w tym, w tym czy w tym wierzchołku. Oznacza to, że w żadnym graniastosłupie trójkątnym nie występują przekątne bryły. Jak na razie idzie nam świetnie. Spróbujmy zatem odpowiedzieć na kolejne pytanie. Ile przekątnych wychodzi z jednego wierzchołka graniastosłupa pięciokątnego? Ile wszystkich przekątnych ma ten graniastosłup? Skupmy się może na tym wierzchołku i spróbujmy narysować z niego jak najwięcej przekątnych. Połączenie tego wierzchołka z tym wierzchołkiem nie da nam przekątnej. Połączenie tego wierzchołka z tym wierzchołkiem również nie da nam niestety przekątnej. Będzie to przekątna ściany bocznej Obróćmy delikatnie nasz graniostosłup. Połączenie tego wierzchołka z tym wierzchołkiem da nam przekątną bryłę, prawda? Mamy odcinek, który łączy dolną podstawę z górną podstawą oraz nasze wierzchołki nie leżą na tej samej ścianie. Połączenie tego wierzchołka z tym wierzchołkiem Również da nam przekątną bryły. Zatem na razie mamy dwie przekątne. Obróćmy ponownie delikatnie nasz grania stosłup i połączmy ten wierzchołek z tym wierzchołkiem. Czy otrzymaliśmy tu przekątną? Niestety nie. Mamy tutaj przekątną ściany bocznej. Możemy już odpowiedzieć na jedno z dwóch zadanych nam pytań. Wiemy, że z jednego wierzchołka, grania stosłupa pięciokątnego wychodzą dwie przekątne. Musimy jeszcze zastanowić się, ile wszystkich przekątnych ma ten graniastosłup. Wiemy, że z każdego wierzchołka wychodzą po dwie przekątne bryły, ale musimy uwzględnić fakt, że te przekątne, które wychodzą, np. z górnej podstawy, będą pokrywały się z tymi, które narysowaliśmy już wcześniej. Bazując na dolnej podstawie. Bo przecież w przypadku tej samej pary wierzchołków, przekątna z dolnego do górnego wierzchołka to ta sama przekątna, którą moglibyśmy poprowadzić z górnego do dolnego wierzchołka. Zatem liczbę wszystkich przekątnych policzymy w ten sposób, że wykorzystamy tylko dolną podstawę i fakt, że z każdego wierzchołka wychodzą po dwie przekątne bryły. Nasze obliczenia będą zatem wyglądały następująco, 5 razy 2 bo mamy 5 wierzchołków w dolnej podstawie a z każdego wierzchołka wychodzą po dwie przekątne bryły. Da nam to 10 i możemy sformułować odpowiedź że każdy graniastosłup pięciokątny ma dokładnie 10 przekątnych. Spróbujmy teraz zagrać w pewną grę. Podam Ci trzy cechy pewnego grania a Twoim zadaniem będzie odgadnięcie, jaki to grania Mamy trzy następujące cechy. Po pierwsze, wszystkie ściany boczne są prostokątami. Wiemy także, że podstawa jest wielokątem foremnym. I podano nam również informację, że z jednego wierzchołka wychodzą trzy przekątne. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie rozwiązać tę zagadkę. Zacznijmy od wyciągnięcia jak największej liczby wniosków z informacji, które nam podano. Pierwsza informacja brzmiała tak. Wszystkie ściany boczne są prostokątami. Wiemy zatem, że jest to graniostosób prosty. Druga informacja brzmiała tak. Podstawa jest wielokątem foremnym. Dzięki tej informacji możemy stwierdzić, że nasz graniostosób jest prawidłowy, bo ma w podstawie figurę foremną i jest prosty. No i wiemy, że z jednego wierzchołka wychodzą trzy przekątne? W trakcie filmu rozwiązywaliśmy wiele przykładów. Jak pamiętasz, w stosłupach czworokątnych z jednego wierzchołka wychodziła jedna przekątna. W przypadku grania stosłupów pięciokątnych z jednego wierzchołka wychodziły dwie przekątne. Zatem, skoro w naszym przypadku z jednego wierzchołka wychodzą trzy przekątne bryły, to jaka figura znajduje się w podstawie? Oczywiście, że tak, w podstawie znajduje się sześciokąt. Wiemy już zatem, że nasza bryła to grania prawidłowy, sześciokątny. Spróbuj zagrać w taką grę z kolegami i koleżankami z klasy, a gwarantuję Ci, że po kilku takich przykładach będziesz bardzo sprawnie rozpoznawać wszystkie grania stosłupy. W prawie każdym grania stosłupie możemy wyróżnić przekątne bryły, przekątne ścian bocznych oraz przekątne podstawy. Zapamiętaj również, że przekątna grania łączy dwa wierzchołki, które nie są na jednej ścianie. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zachęcam Cię do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube Pistacja Matematyka.